Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii Sąsiedzi z piekła rodem powracają. I my również powracamy do tej serii, bardzo dawno nie było odcinków, ale powracamy, mam nadzieję, że szybko uda się skończyć tą serię. I w dzisiejszym odcinku 3 odcinki, że tak powiem, sztuka dla mamuśki, słoneczny poranek, a także prosiak. Nie przedłużając, lećmy ze sztuką dla mamuśki. No dobra, moi drodzy, lecimy z kolejnym odcineczkiem po bardzo długiej przerwie. Mam nadzieję, że cieszycie się na ten powrót, bo ja bardzo brakowało mi jednak tego Woody'ego, także lecimy. Słuchajcie, 7 pranków do zrobienia, odliczamy, tak żebyśmy ze wszystkim się wyrobili. Na początku tej z szafeczki wyciągnęliśmy klucz, tutaj mamy pineski, a z łazienki wyciągniemy sobie co? Już w sumie nie pamiętam. Nożyczki oraz klej. Dobrze. Przyda się bardzo mocno, na pewno. Sąsiad już jest, słuchajcie, tutaj na górze, jest w kuchni i robi jakieś tam garnuszki czy tam cokolwiek innego. Lećmy tu już w takim razie i rozpoczynamy naszą wojnę pranków. Pierwsze pineski, tutaj lecimy z urządzonkiem, a z kosza na śmieci musimy wyjąć skórkę od banana. Także zabieramy szybko skóreczkę, ojoj, tutaj pięknie, dobra, mamy skórkę. I słuchajcie, lećmy sobie tu i pomajstrujmy przy... ojoj. Dobra, nie słyszał nas, na szczęście ten ptaszor. Idziemy stąd, żeby nas szybko nie zauważył ptak. No i oczywiście sąsiad. I już teraz, słuchajcie, poczekamy, aż sąsiad zrobi sobie zdjęcie. My tam za chwilę również pójdziemy. Ale to tak jak mówię, za momencik. Tylko niech sąsiad już sobie stąd pójdzie. W sumie mogłem już gdzieś tutaj położyć tą skórkę od banana, żeby on się wściekł. No ale... ojoj! Okej, dobra. Prank udany, słuchajcie, z pineskami. Tutaj po cichutku sobie idziemy. Kolejny prank również będzie udany. Jak najbardziej. Świetna sprawa. Idźmy na górę. Dawaj, Woody, dawaj. I tutaj, słuchajcie, możemy sobie położyć za chwilę gdzieś tą skórkę. Nawet tutaj. Myślę, że nie będzie większego problemu. Nie tu? Dobra, nieważne. Użyjmy, słuchajcie, teraz tego magnezu w sumie, na aparacie. Sąsiad pięknie się wyłożył. Dobra, i teraz, słuchajcie, musimy się pospieszyć. Ten odplamiacz używamy na obrazie, natomiast nożyczkami uwalniamy ptaka. Sąsiad leci już, słuchajcie, tutaj. Szybko schowam. Dobrze. W ostatniej chwili się udało. No i teraz jeszcze skórka od banana. Gdzieś tutaj możemy ją sobie... słuchajcie... możemy jej sobie zużyć. Tutaj? A, tutaj. Okej, może być i tutaj. Nie ma żadnego problemu. Sąsiad z kolejnym prankiem. I z kolejnym... Tym razem chyba chodziło o obraz, ewentualnie o ptaka, nie mam bladego pojęcia. W każdym razie udało nam się. Udało się. Kolejny prank udany w wykonaniu Woody'ego. I to już jest, słuchajcie, prank numer 5. Jeszcze zostały dwa, czyli skórka oraz ten, słuchajcie, aparat, dokładnie. Okej. Tym razem chyba się uda zrobić zdjęcie, a może i nie, ponieważ nasza skórka od banana zadziałała, tak więc mamy to, słuchajcie, chyba jest komplecik, tak mi się wydaje, sprawdźmy to. Tak jest, mamy komplecik, świetnie, udało się, nawet w szybkim czasie, także co, lecimy do kolejnej misji, a będzie to słoneczny poranek, zaczynamy. Słoneczny poranek to nasza kolejna misja i co tym razem spotka naszych bohaterów? Tego przekonamy się już za momencik. Lecimy oczywiście standardowo, słuchajcie, z przeszukaniem tego wszystkiego. Czyli mamy tutaj szczoteczkę do zębów, a także pineski. Tylko szybko muszę się schować, ponieważ sąsiad idzie do łazienki umyć zęby. Więc niech leci chłop. A my już sobie idziemy do kuchni. W kuchni, z tego co widzę, wyciągniemy sobie coś ze śmieci. Widzę, że sąsiad już idzie, więc szybko musimy to ogarnąć. Czyli wziąć oczywiście skórkę od banana. Wyciągaj Woody. I szybko przechodzimy do pokoju z ptaszorem, który no mimo wszystko będzie nam pewnie przeszkadzał. Ale na szczęście
jakoś w miarę udało się to ogarnąć. Zabieramy, słuchajcie, torbę z ziemią. W sumie to bardziej trochę ziemi z tej torby. Dobra, sąsiad idzie na leżaki, uda mi się coś ogarnąć? Może uda mi się ogarnąć chociaż jedną rzecz, jednego pranka i szybko lecimy pod łóżko. Ale tutaj jeszcze, słuchajcie, ogarniemy dużo więcej rzeczy. Ogarniemy parasol, ogarniemy sobie tą konewkę, a także olejek do opalania. Ale to za chwilę, moi drodzy, to za chwilę, teraz lecimy dalej. Tutaj jeszcze coś wyciągniemy z szafki nocnej. Gwineczki się udały. W szafce nocnej mamy kluczyk, słuchajcie, mamy kluczyk do łazienki. Nam się bardzo to przyda. Teraz sąsiad, widzę, że już idzie, słuchajcie, do kwiatka, żeby go podlać, także musimy się pospieszyć. Lecimy, lecimy. Okej, jesteśmy w łazience, myślę, że teraz nam się to wszystko uda zrobić. Montujemy szczotkę do butów zamiast szczotki do zębów i otwieramy sobie apteczkę. To nam się również przyda. W środku płyn chwastobójczy. Płyn chwastobójczy oczywiście z naszą koneweczką, ale to za chwilę. Mamy, słuchajcie, jeszcze ziemię. Ziemię również musimy tutaj zaaplikować. Także lecimy sobie do kuchni. I tam to ogarniemy. Ziemię po prostu podstawiamy jako kawę i będzie to mega śmieszny prank. Okej. A co w lodówce? W lodówce mamy... Mamy miód. Pszczoły będą zachwycone. Mam taką nadzieję, że będą zachwycone. W sumie tutaj gdzieś wyrzućmy sobie tą... tą skórkę od banana. I teraz już, słuchajcie, jedyne co nam zostaje, to lecieć na górę, ponieważ tam zostały nam jeszcze ostatnie pranki do zrobienia, tylko niech sąsiad sobie przejdzie, tak żeby uniknąć spotkania z nim. Dobra, lecimy. I lecimy na górę. Sąsiad, jak widzicie, wywalił się na głupi łeb. No cóż, bywa i tak. Nasze pranki, jak widać, działają w 100%. No i moi drodzy, lecimy z ostatnimi prankami. Miód z olejkiem, a także płyn na chwasty. Dobra, tutaj będziemy to widzieć. Płyn na chwasty z konewką. No i jeszcze zamknijmy mu ten parasol. Będzie miał chłop bekę, że tak powiem. I już tutaj leci do łazienki, żeby ogarnąć sobie te zębiska. I bierze oczywiście pastę do butów, tak więc nasz prank po raz kolejny się udał. Pamiętajcie, żeby właśnie w takiej kolejności mniej więcej to robić, żeby on pobiegł do tej łazienki i żeby ogarnął sobie temat z zębami. Więc tak to wygląda. Dobrze, Woody, gdzie ty jesteś? Pod łóżkiem już. Okej, no bo tak na dobrą sprawę, słuchajcie, my już chyba wszystko zrobiliśmy. Zostały nam jeszcze dwa pranki, które są oczywiście tutaj, więc przełączamy się na kamerę sąsiada i poobserwujmy, jak on tutaj sobie zmierza po kawusie piękną, smaczną oczywiście, bo jest zapewne ranek. Jest, widzę na zegarze 10:15, więc no mamy taki troszeczkę późniejszy poranek, tak? Więc no. Pij sobie kawusie, tym razem już jest dobra, bez żadnej ziemi. No i nasz sąsiad, moi drodzy, leci już na leżaczek. Niczego nieświadomy, biedny sąsiad za chwilę stanie się ofiarą kolejnych dwóch pranków w wykonaniu Woody'ego. Przezabawne pranki, moi drodzy, przezabawne pranki tylko i wyłącznie tutaj. Halo, panie sąsiedzie, a co z tym? A co z parasolem? Dlaczego to tyle trwa? Nie mam pojęcia, może trzeba było to wcześniej ogarnąć? No nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, ewidentnie. Chociaż czekajcie, bo jeszcze kwiatek musimy uschnąć. Właśnie. Teraz będzie motyw z tym kwiatkiem. Tak jest. Świetnie, i tym samym mamy wszystkie te pranki, czyli jednak parasol, nie wiem czy był konieczny czy nie, ale udało się, 5 minut trochę żeśmy poczekali, ale udało się, kolejna rzecz zrobiona, wszystkie 6 tych monet zdobytych. Lecimy do ostatniej misji, czyli do prosiaka. Prosiak jest to ostatni, w cudzysłowie, odcinek w tym odcinku, także moi drodzy, lecimy. Sprawdzamy sobie po kolei wszystko. Tutaj nic nie ma, okej, ale na pewno będą pineski. Sąsiad, jak widzicie, sobie poszedł spać, więc mamy troszeczkę czasu na rozejrzenie się.
Ja też nie do końca wszystko pamiętam w 100%, więc właśnie mogę się mylić, chociażby tutaj przy apteczce, czy tutaj wcześniej. Lećmy w takim razie, słuchajcie, do kuchni. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę to ogarnąć. Przegrzebmy sobie kosz, ponieważ tutaj na pewno będzie coś interesującego w postaci właśnie tej skórki od banana. Jest tutaj pyk, pyk, skóreczka. Pięknie. Czy jest coś w lodówce? Jest. Okej. Okay. Mamy sos tabasco. Okej. Okay. To nam się na pewno przyda. I teraz widzę, że sąsiad leci już, słuchajcie, do kuchni, żeby nakarmić naszego prosiaczka. A my skoczymy w tym czasie na górę. Tutaj do tego, do tej papugi, żeby zabrać jednego z krakersów. Co? Zabrać jednego krakersa. O tak powinienem powiedzieć. Tak więc zabieraj Woody krakersa, ponieważ bardzo ci się przyda. I zabierz sobie od razu, pobiegniemy. Zestaw mały chemik. I co nam to da, słuchajcie? To nam dało coś tam na pewno, już nie wiem co to dokładnie było. Zdążę jeszcze szybko załadować ciasteczka? Zdążę. Dobra, na szczęście się udało. Tak więc lećmy już teraz, słuchajcie, na górę. Ciasteczko będzie oczywiście przekazane naszej papuszce. Ciasteczko z ostrym nadzieniem, coś tam takiego. Dobra, jesteśmy na górze i teraz słuchajcie, co robimy. Zabieramy sobie tego kaktusa. On nam się również bardzo mocno przyda do kolejnego pranku. Kaktusa montujemy sobie na budziku. A tu jak widzimy, krakers został wtrząchnięty przez papugę. Ale jak widać, trochę ostry. Także tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, banan. Gdzie używałem banana? Oj, czekajcie, moment, muszę się najpierw schować. O Boże, nie mogę się schować pod łóżkiem. Dobra, na szczęście szybko uciekłem. Faktycznie, coś tam jest. No dobra, sąsiad teraz pójdzie spać, więc będziemy musieli zabrać klucz, a także tabasco wrzucić do jego zębów. Także, moi drodzy, kolejne pranki. Oczywiście, no i kurczę, mogłem ogarnąć w jego łóżku jeszcze te pineski, ponieważ to też się przyda. I to jest jako kolejny prank, więc wiecie o co chodzi. Dobra, tabasco, słuchajcie, dodajemy sobie do tych zębów sąsiada. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Dobrze. I uciekamy. Uciekamy czym prędzej. Tutaj też szybko. Możemy sobie pobiec troszeczkę. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Tak jest, pięknie, prank udany. Teraz słuchajcie, szybko nitrogliceryna z tą butelką mleka. Okej. Okay. Tutaj to samo z zębami. Dobra. No i słuchajcie, uwolnijmy sobie tego prosiaczka. Prosiaczek zrobił co trzeba, tak jest. I teraz, no gdzieś tutaj, niech będzie ta skórka od banana. No i tym samym, moi drodzy, sąsiad leci już po butelkę. Mogliśmy zrobić to o wiele szybciej, ponieważ jakbym te pinsy użył po prostu wcześniej, no to wszystko byłoby dobrze i zakończyłoby się już dawno. No ale trudno się mówi, moi drodzy. Teraz mam nadzieję, że uda mi się to w miarę zrobić. Także dajemy sobie tutaj te pinsy. I to wszystko. Skórka oczywiście zadziałała jak zawsze. I teraz się, słuchajcie, zastanówmy, czy to jest wszystko. Była skórka, tutaj jest ten prosiak, to jest jako kolejny prank. I jeszcze, moi drodzy, mamy te pinsy. Pytanie brzmi, czy to będzie wszystko. Bo tak coś mi się nie wydaje. Chyba o czymś jeszcze zapomniałem. Rozejrzyjmy się, czy jest tutaj jeszcze coś, słuchajcie, do zrobienia. A, jeszcze jest nitrogliceryna, no właśnie. Która wybucha w ręku naszego sąsiada. Tak więc, panie sąsiad, wracaj pan już do łóżka, idź pan spać i to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Także kamera oczywiście na sąsiada naszego kochanego, więc sąsiad, odkładaj rzecz butelkę. Chociaż nie wiem, czy jeszcze będziesz karmił tą świnkę, czy nie. Nie, idziesz dać ciasteczko, spoko, nie ma problemu. Tym razem nieostre ciastko, nieostry crackers. Tak jest. Tym razem ten smaczny. Czy ja się schowałem? Tak jest. W miarę się schowałem. Tutaj sąsiad nie przyjdzie. Więc czekamy, aż pójdzie w końcu do wyra i wpadnie na te pineski.
No i elegancko, o to chodziło, moi drodzy. I to będzie chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Tak jest, mamy komplet monet. No i cóż, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jak widzicie, wszystko na maksa. A w następnym odcinku zobaczymy się w odcinkach Moda na sport, Wielkie pranie, a także Czas na grilla. Więc cóż, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak wam się podobało. I mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejne odcinki, ponieważ jak widzicie, trochę jeszcze tych wszystkich misji nam zostało. Niedługo kończymy jedynkę, że tak powiem, czyli właśnie Sąsiedzi z piekła rodem, Słodka zemsta, a później zaczniemy na wakacjach. A tymczasem, jeszcze raz dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć!